rody równą odziane godnością. W pięknej Weronie, gdzie przebiega sztuka. Gniew dawny nową podsycają złością. I krew szlachetna dłonie szlachty bruka. Z lędźwi dwóch wrogów zrodziło się życie. Pary kochanków przez gwiazdy przeklętych. A wraz z ich śmiercią smętną jak ujrzycie, zmarła nienawiść rodziców zawziętych. Dzieje miłości śmiercią naznaczonej i nienawiści dwuskłóconych rodzin. Jedynie zgonem dzieci ugaszonej ukaże scena ta w ciągu 2 godzin. Słuchajcie zatem, a co umknie uszom, aktorzy sztuką swą nadrobić muszą. Gdzie moja córka? Poproś ją tu, nianiu. Julio. Kto mnie woła? Jest pewna sprawa. Nianiu, wyjdź na chwilę. Musimy 4 oczy to omówić. Nianiu, wróć, gdyż sobie coś przypomniałam. Chcę, żebyś była przy naszej rozmowie. Wiesz, że ma córka wchodzi w wiek prześliczny? Postawię w zakład 14 zębów. Lecz z żalem trzeba przyznać, że mam ich tylko 4. Nie skończyła się 14. Ślub ten przedmiotem będzie tej rozmowy. Tak więc, by rzec pokrótce, szlachetny Paris prosi o twą miłość. Panienko, oto człowiek, a równego świat nie zna. Mów krótko, spełni Paris twe marzenia? Zobaczę, jeśli dość na to patrzenia. Lecz nie zapuszczę głębiej oka mego, niż to wynika z nakazu twojego. Odcisków? Zatańczą z wami. Aha, moje panny, która z was teraz nie chce pójść do tańca? Czy was przejrzałem? Witajcie, panowie. Witam, panowie. Muzykanci, grajcie. I w koło, miejsca. Ruszajcie, panny. Kto jest jej matką? Jak to, kawalerze? Jej matka jest panią tego domostwa. A więc Capulet, wraz z duszą i ciałem wrogowi me życie w zastaw oddałem? Oto zgon nadszedł dawniej namiętności. W młodym uczuciu ma swego dziedzica. Piękność, dla której chciał umrzeć z miłości. Zgasła przyćmiona blaskiem jej lica. Miłuje znowu i jest miłowany. Romeo czarem jej w niewolę wzięty. Lecz choć przez wroga on został schwytany i ją złowiły miłosne przynęty. On wróg dostępu do niej nie znajduje, by mogła płynąć zaklęć mowa słodka. Ona mnie jeszcze wie, choć go miłuje, jak i gdzie swego miłego napotka. Siły namiętność czas pory użyczy, trudności złamie, da wiele słodyczy.
słodycze. Romeo, czemu ty jesteś Romeo? Zaprzyj się ojca i wyrzeknij imienia. Lub, jeśli nie chcesz, miłość mi przysięgnij, a ja wyrzeknę się krwi Kapuletów. Biorę cię za słowo, zwądź mnie miłością, ochrzcisz mnie na nowo i odtąd nikt mnie nie nazwie Romeo. Powiedz, kto pomógł znaleźć ci to miejsce? Miłość. To ona mnie tutaj przywiodła. Ona mi dała siły, a ja jej oczy. Sterem nie władam. Jednak gdybyś była na zagubionym mórz najdalszym brzegu, śmiałbym po taki ruszyć ładunek. Trzy słowa, drogi Romeo, nim powiem dobranoc. Jeśli uczciwie mnie kochasz i chcesz ożenić się ze mną, to przyślij słowo przez kogoś, kogo ja wynajdę. Gdzie i o jakim czasie obrzęd spełnisz? Wówczas mój cały los u stóp twych złożę i pójdę, panie mój, w świat za tobą. Dzień dobry, ojcze. A więc mówię szczerze. Miłość. To Kapuletów córka urodziwa. Błagam cię o zgodę, aby ślub połączył nasze serca młode. Święty Franciszku, a cóż to za odmiana? Czy Rozalina, tak umiłowana, zniknęła tak prędko? Ganiłeś miłością do Rozaliny. Nie miłość, szał twój, uczniu mój jedyny. Chociaż może przemieni wasz związek szczęśliwy w miłość, spór waszych rodów niegodziwy. Nianiu, powiedz Julii, aby dzisiaj do celi brata Wawrzyńca przybyła. Mówiąc, że idzie, aby odbyć spowiedź. Ślub nas tam złączy. Panie, pani moja jest najsłodszą damą. Boże, jest pewien dostojnik w mieście, pewien Paris, który walczył o nią na noże. Ale ona, dobra duszyczka, wolałaby widzieć ropuchę, prawdziwą ropuchę niż jego. Droczę się czasem z nią mówiąc, że Paris byłby odpowiedniejszym człowiekiem. Lecz klnę się, że gdy tak mówię, blednie jak najbielsze płótno na świecie. Czy możesz udać się do spowiedzi? Mogę. Do celi brata Wawrzyńca idź zaraz. Tam mąż twój czeka, który cię poślubi. Pędzę po dobry los. Nianiu, bądź zdrowa. Proszę cię, dobre Merkutio, odejdźmy. Dzień jest upalny, a Kapuleci wyszli. Gdy ich spotkamy, musi dojść do zwady, bo w tak upalne dni krew się gotuje. Panowie, chciałbym z jednym z was zamienić jedno słówko. Tylko jedno słówko? Dołącz coś do niego, na przykład pchnięcie. Benvolio, obnaż rapier i rozdzielaj! Hańba, Tybalcie, Merkucjo, dość tego! Książę surowo zabronił! Coś się stało? Jesteś ranny? Rana nie jest głęboka jak studnia, ani szeroka jak kościelne wrota, ale dostateczna spełni swe zadanie. Odwiedźcie mnie jutro, a zobaczycie, że mam grobową minę. Umrę na pewno, w życie w zastaw kładę, zaraza na wasze oba domy. Rany boskie, żeby taki pies, szczur, mysz, kot mógł człowieka śmiertelnie zadrapać. Dlaczego u diabła szedłeś między nas? Chciałem jak najlepiej. Nieszczęsny chłopcze, Merkutio to był twym kompanem, więc i tam będzie. Niechaj to rozstrzygnie.
Romeo, prędzej, uciekaj! Niszczanie idą, a ty walnie żyje. Nie stój jak wryty, siądę cię ukaże śmiercią, gdy cię tu schwytają. Uciekaj, pędź, nie zwlekaj! Tybalt nie żyje, Romeo wygnany. Romeo zabił go i jest wygnany. Boże, czy Tybalt padł z ręki Romea? Padł, padł. O straszny dniu, padł z jego ręki. Sprawy przybrały tak nieszczęsny obrót, że brakło czasu, by pomówić z córką. Kochała swego kuzyna Tybalda. Ja także. Człowiek się rodzi, by umrzeć. Bardzo już późno, nie zejdzie dziś wieczór. Wierz mi, że gdyby nie twe towarzystwo, już przed godziną poszedłbym do łoża. Gdy czas doświadcza, nie czas się oświadczać. Pani? Dobranoc. Poleć mnie swej córce. Zrobię. Zrobię tak. Myśli jej poznam o świcie. Nazbyt zbolała jest dziś wieczorem. Hrabio, spróbuję służyć ci w ofierze. Miłość mej córki. Wierzę, że pozwoli, bym stanowił o wszystkich jej sprawach. Nie wątpię wcale, że tak jest naprawdę. Żono, nim pójdziesz do łoża, idź do niej i powiedz, jak ją kocha syn nasz Paris. Każ, słuchaj pilnie, aby w przyszłą środę... Lecz zaraz, jaki dzisiaj dzień? Poniedziałek. Ha, poniedziałek, więc w środę za wcześnie. Niech będzie czwartek. Powiedz jej, że w czwartek szlachetny hrabia zostanie jej mężem. Masz dziecko bardzo troskliwego ojca, który od smutków pragnąć cię wyzwolić, dzień najszczęśliwszy dla ciebie obmyślił, a mnie podobnie jak ciebie zaskoczył. Kiedy ta radość ma nastąpić, pani? Boże, dziecko, rankiem w przyszły czwartek szlachetny, młody, wytworny hrabia Paris uczyni ciebie swą szczęśliwą żoną w kościele Piotra Świętego. Ojcze mój dobry, błagam na kolanach, okaż cierpliwość, chcę rzec tylko słowo. Powiem ci tylko, w czwartek do kościoła lub nie waż mi się więcej spojrzeć w oczy. Nie zwlekaj, gdyż chwila zagłady nadejdzie dla mnie, gdy nie znajdziesz rady. A więc posłuchaj, idź teraz do domu, wesoło zgódź się na ów ślub z Parisem. Jutro jest środa, więc jutrzejszej nocy śpij sama. Niech się piastunka nie kładzie w twojej sypialni. Weź ten flakonik, a gdy pójdziesz już spać, wypij jego całą zawartość. Natychmiast obejmie całe twe ciało chłód. W sukni odkrytej na marach poniosą ciebie do grobowca, w którym ród Capuletów spoczywa. Tymczasem Romeo, listem mym powiadomiony, pozna nas zamysł i przybędzie tutaj czekać ze mną razem z tego twego przebudzenia. Żegnajcie. Bóg wie, kiedy się spotkamy. Zimny dreszcz trwogi przebiega me żyły i ścina niemal całe ciepło życia. Ratujcie! Moja panienka nie żyje. O dniu żałosny, czemu na świat przyszłam? O, dziecko moje! Całe moje życie. Odżyj, spójrz na mnie. Albo umrę z tobą. Na pomoc! Wzywaj ratunku, na pomoc!
Witaj, Baltazarze, co z moją panią? Więc jej jest dobrze, źle być nie może. Śpi w grobowcu Kapuletów jej ciało, a dusza pośród aniołów przebywa. Byłem tam, gdy ją składano do grobu. I wnet przybyłem tu, zmieniając konie, by powiadomić cię o tym. O, wybacz, panie, że tak złe wieści przynoszę, lecz taką kazałeś mi spełniać powinność. Hej, aptekarzu! Zechci mi dać szczyptę trucizny. Lecz śmiercionośny, taki mam. Powiedz mi, czy Romeo napisał list? Oddaj mi go, proszę. Gdy wyruszyłem, by znaleźć pewnego bosego brata z naszego zakonu, który miał być mym towarzyszem w drodze, a wracał z miasta, gdzie odwiedzał chorych. Straż miejska, żywiąc mocne podejrzenie, że wszedł wraz ze mną do domostwa, w którym wybuchło właśnie ognisko zarazy. Pieczęć na domu owym położyła i nie puściła nas. To powstrzymało mnie i nie mogłem ruszyć do Mantui. A więc kto zaniósł list mój do Romea? Nie mogłem wysłać go. Weź go, jest tutaj. Teraz sam muszę spieszyć się do grobowca. Za 3 godziny Julia się obudzi i będzie się na mnie gniewać, że Romeo nic nie wie o tych wydarzeniach. O kwiecie, kwiaty na twe łoże znoszę. Dobry i miły młodzieńcze, nie drażnij zrozpaczonego człowieka, uciekaj! Na nic twe prośby, którymi pogardzam. Jesteś złoczyńcą i musisz odejść ze mną. Chcesz mnie rozwścieczyć? A więc broń się, chłopcze! Jestem zabity, okaż miłosierdzie, otwórz grobowiec, złóż mnie obok. Dobry aptekarzu, szybki jest lek twój. Całując umieram. O dobry ojcze, pociecho, gdzie mąż mój? U boku twego leży małżonek twój zmarły, a przy nim Paris. Czas na mnie. O dobry sztylecie, tu wejdź, zardzewiej, a mnie pozwól umrzeć. Bracie Monteki, podaj mi dłoń swoją, niech to posagiem będzie mej córki. Nie żądam więcej. Lecz ja dam ci więcej, bowiem jej posąg zniosę w szczerym złocie i przed oczami Werony potomnej śnił posąg Julii wiernej i niezłomnej. Posępną zgodę ten ranek nam wieści. Słońce skryło się, choć dnieje, bo nie słyszało dotąd opowieści smętnej, jak Julii i Romea dzieje. No i kochani, mamy to, Romeo i Julia. Czekajcie, nie uciekajcie, skarby, chodźcie tu wszyscy z powrotem, tak? Pokażcie się publiczności pięknie. Zasłużyliście póki co na dyplom za udział, proszę bardzo, Alicja.
to dla was. U Szekspira, wiecie, trup się ściele gęsto, więc leżało przed wami sporo osób. Najśmieszniejsze były próby, kiedy padało zdanie, trupy wstają, prawda? To właśnie są te momenty, kiedy są próby. Teatr Mamę Mig działający przy zespole, Boże, widzicie, 15 lat w zespole szkół, przy zespole, przy Domu Kultury, prowadzony przez panią Karolinę Fidelus. Kłaniamy się! U Szekspira sami faceci, a u nas prawie same kobiety, widzicie? Tak to jest. Dobrze, kurtyna się zamyka. I co będzie się działo dalej, kochani? Co będzie się działo dalej? Pozytywizm. Szkoła Podstawowa w Pludrach się przygotuje. Pokaże nam spektakl pod tytułem Katarynka. No, bo musi nam pokazać, jak to było z tym teatrem właśnie w pozytywizmie. Czyli jesteśmy w XIX wieku, robimy przeskok. Nie ma szkoły, która by wylosowała wiek XVII, XVIII. Robimy przeskok prosto do pozytywizmu, do wieku XIX.